Są takie filmy, na które się czeka, a jak się na nie czeka, to ma się też pewne wyobrażenia na ich temat. No i pytania, które wymagają odpowiedzi. Tak też jest z trzecią częścią serii Fantastyczne Zwierzęta – Tajemnicami Dumbledora. Co już wiemy, a czego jeszcze nie? Wiemy, że premiera kolejnej odsłony serii prequeli Harry'ego Pottera była przekładana kilka razy. No bo ta, no, pandemia. Ale nie tylko to, o czym za chwilę. Miał być listopad 2.1, potem lipiec 2.2, potem znowu 15 kwietnia. Ostatecznie, ku uciesze fanów, stanęło na 7 kwietnia. Nie wiemy, czy jest na co czekać, bo poprzednia część zyskała takie sobie oceny krytyków, choć widzów znacznie lepsze. Ale tu jest właśnie ten drugi powód opóźnienia premiery. Producenci chcieli dać sobie więcej czasu na dopracowanie filmu, po tym jak mieszane uczucia zyskały zbrodnie Grindelwalda. Wiemy, że wytwórnia zaplanowała sobie w sumie 5 spin-offów Harry'ego Pottera. To oznacza, że poza tym mają wyjść jeszcze 2. Możemy więc spodziewać się, że nie wszystkie wątki będą do końca wyjaśnione i zakończone w tym filmie. Nie wiemy tylko, czy te kolejne wyjdą. Wszystko zależy zapewne od wyników finansowych tej produkcji, a te zależą od wrażeń widzów. Znamy ponadto zarys fabuły. Ta rozgrywa się w latach 30. XX wieku, kilkadziesiąt lat przed narodzinami Harry'ego Pottera. Dumbledore próbuje powstrzymać Grindelwalda, który chce zdobyć kontrolę nad magicznym światem. W tym celu Albus łączy siły z Newtem Scamanderem. Nie wiemy, czy ta fabuła będzie ciekawie przedstawiona. Po trailerach możemy spodziewać się pewnych nostalgicznych nawiązań do poprzednich części, a trochę zupełnie nowej historii, podanej z dużym rozmachem i humorem. Mr. Kowalski, we need you. I said I want an out and I want out. You do know I'm a witch, right? Wypuszczone dotąd zwiastuny produkcji znowu jednak wzbudziły mieszane reakcje fanów, zwłaszcza jeśli chodzi o postać Grindelwalda. A propos, wiemy, że w produkcji nie pojawi się Johnny Depp. Ze względu na zawirowania w jego życiu osobistym, producenci poprosili, by wycofał się z projektu. W roli Grindelwalda zastąpił go Mads Mikkelsen. Podobieństwo nie jest uderzające. To, co fani bardzo chcieliby wiedzieć, to czy Tina Goldstein pojawi się w filmie. Postaci granej przez Katherine Waterson nie było widać na plakatach i w zwiastunach filmu Fantastyczne Zwierzęta – Tajemnice Dumbledora. No i na to pytanie mogę wam już odpowiedzieć. Tak, będzie Tina i będzie też sporo nowych postaci. Można by złośliwie zapytać, czy wśród nich będą tytułowe Fantastyczne Zwierzęta, bo w trailerach nie było ich za dużo. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie wiemy. Czy i tym razem dobro zwycięży? Moje fantastyczne zwierzę mówi, że... Co mówisz, fantastyczne zwierzę? No nic nie mówi, ale mlaska.